Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam specjalnego gościa, ale to nie mój program, tylko program mojej mamy i jedyne pytanie, jakie zadam, to co ostatnio czytałaś? Ostatnio czytałam, to jest szczeciński pisarz Leszek Herman, Zbawiciel. I właśnie cudownie się składa, że my jedziemy trasą, w zasadzie tutaj nie chodzi o trasę, ale tutaj, kto nie jest szczecinianinem, to właśnie wyjechaliśmy spod trasy zamkowej, na górze jest trasa zamkowa, a ta nowa powieść pana Leszka Hermana mniej więcej w tych okolicach, którymi my teraz przejedziemy samochodem, się odbywa, przynajmniej początek tych wszystkich rzeczy, które tutaj są opisane. Więc jedziemy sobie troszeczkę trasą książki i okolic, gdzie to się dzieje. Jak to wiadomo, myślę, że parę osób poprzednie powieści pana Leszka Hermana czytało albo je zna, więc we wszystkich powieściach są ci sami bohaterowie. Jest szczecinianka, dziennikarka Paulina i właśnie niedaleko, jak będziemy przejeżdżali bulwarami i blisko Odry, to właśnie tam znajduje się redakcja, w której Paulina pracuje. Gdybyśmy pojechali w drugą stronę, gdzieś też wzdłuż Odry i okolice ulicy Kapitańskiej i tamte rejony, to tam mieszka Igor. To są szczecinianie, którzy są związani z tymi powieściami pana Hermana. W nowej powieści, czyli Zbawiciel, tak jak tutaj, to znaczy to nie jest, no, to jest przedostatnia powieść. Jeszcze jest jedna, ale do tej następnej się przymierzam do czytania. Na razie Jesteśmy przy Zbawicielu. Zbawicielu. Proszę Państwa, na chwileczkę taka tu jest mała katedra. Informacja. Właśnie jesteśmy koło katedry. No, już w tym momencie jest za nami, bo my jedziemy na tak zwane prawobrzeże, ale katedra też tutaj występuje w tej książce, z tego co mi mówiłeś. I to będzie początek prawobrzeża, bo my sobie przejdziemy przez bulwary koło Łasztowni, to gdzie się ten akcja zaczyna. Więc nie będę wszystkiego opowiadać, bo wiadomo, jak w tych wszystkich powieściach jest bardzo dużo wątków historycznych, bardzo dużo ciekawych informacji. Ta beletrystyka jest gdzieś tam sobie idzie, wplata się w całość, ale przede wszystkim są historyczne wątki i tak jak autor jest fanem historii, zwłaszcza historii Szczecina, tak z tych wszystkich jego powieści możemy się bardzo dużo o Szczecinie i o historii Szczecina dowiedzieć. A z tych wątków beletrystycznych, które na początku się zaczynają, właśnie tak jak przyjeżdżaliśmy koło katedry, jest w katedrze szczecińskiej koncert i mnóstwo ludzi się zgromadziło, żeby tego koncertu wysłuchać i w trakcie tego koncertu nagle jest wielkie bum i jakiś mały wybuch, bo nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś zginął czy coś, i spod kopuły katedry na ziemię sypią się kwiatki. A oprócz kwiatków jeszcze malutkie karteczki, które mają taki malutki, na każdej karteczce szyfr jest. A jak jesteśmy przy koncercie, to nie wiem, czy wiesz, że teatr letni już został otwarty, dobrze tak, mówię? Tak, słyszałam. Podobno pięknie został odremontowany. No, tak, został. Ja ostatnio przychodziłem, a wczoraj byłem na spacerze i wyobraź sobie, że był koncert, ale bodajże chyba zamknięty i wydaje mi się, że nawet to nie był koncert, tylko próba, bo próbowałem się dopatrzeć i nie widziałem specjalnie, żeby
było dużo ludzi, była tylko taka grupka jakby oglądających, trochę jak, no właśnie, byłaby to jakaś próba i specjaliści by to sprawdzali i była to opera. Ja słyszałam, że w ogóle jest zamknięty ten obiekt i że kiedyś jak mówił... Nie, nie jest, już jest otwarty. Nie, otwarty jest dla, ale w momencie kiedy, pamiętasz, jak się chodziło przez Park Kasprowicza, to można było sobie przejść, usiąść sobie i na rowerze. Teraz już też można. A właśnie ktoś mi mówił, że no jest był, zamknięty. Bo był zamknięty, ale już można przejść. I już się odbywały koncerty, nawet to koncert wiem, otwarty jak... był Dawida Podsiadło koncert. Bo jak Juliusza były urodziny, nie, Ilony imieniny, nieważne, to właśnie jedna z osób szybciutko musiała wyjść przed... bo był koncert. Bo szła na koncert i właśnie mówiła, że jest bardzo ładnie odrestaurowana ta po prostu część... Odrestaurowany ten teatr. Tak, ten teatr, tak, i że bardzo czysty, bo on już był taki mocno, mocno zaniedbany. Tak, no zrobili to bardzo ładnie. Okazało się, że nie możemy pojechać tam, gdzie powinniśmy pojechać, bo zawrócimy i wyjedziemy inną drogą. Okej, okay, bo... ale to też są te klimaty. Tak, tylko... no to jest ulica Hejki, jesteśmy na ulicy Hejki. Nie, nie, a tam musimy zajechać na bulwary. No to na... zaraz tam. Ale to zajedzie. Też tutaj była część... Część akcji. Część akcji się toczyła, w zasadzie troszeczkę dalej, bo musielibyśmy trafić w okolice naszej, to jest zarządu portu i tam jest straż pożarna, no i następny akt... No to zaraz akt, tam przejedziemy. Przejedziemy. I następny akt, który się odbywa, to właśnie jest remontowany stary, zabytkowy budynek, który należy do Straży Pożarnej usytuowanej przy Zarządzie Portu Szczecin i Świnoujście, bo tak jest podwójny ten Zarząd Portu. I tam jest rusztowanie postawione i w pewnym momencie znowu jest wielkie boom, tu już jest duże boom. Okay. I rusztowanie pada. Nawet są dwie osoby, które trafiają do szpitala, a jedna no niestety przywalona rusztowaniami nie przeżyła tego wypadku. I też lecą kwiatki i też są karteczki. No i tutaj dziennikarze dociekają, co to mogło być. Na początku to myślał ktoś, że w katedrze to jacyś ekolodzy, bo kwiatki, bo może chcą, żeby drzew nie wycinać, ale... Jak już ludzie giną, no to, a, to może nie o kwiatki już, chodzi. I może nie o ekologów, albo jakichś no, takich ludzi, którzy jak z kimiś są psychopatami, czy nie wiadomo co. Terrorystami. I właśnie są różne dewagacje, szukanie sprawców i między innymi w tym przypadku tutaj bardzo mocno działa Paulina jako dziennikarka, ale ona tego tematu nie dostała, żeby to ona opisywała. Niemniej jednak bardzo to ją interesuje, zwłaszcza próbują dociec z jej asystentem, kto za tym stoi i przede wszystkim skąd się wzięły te takie znaki, które na tych karteczkach są. A co na tych karteczkach jest? A zaraz znaki znajdę. Masońskie czy co? Nie, zaraz znajdę i pokażę, bo to się kilka razy powtarza. I takie są, o. Aha. Takie są, tutaj dokładnie widać. Słuchaj, wyobraź sobie, że znowu kolejne zamknięte miejsce, chyba tylko na bulwary dojedziemy. No to zajedziemy na bulwary. Natomiast to tędy, którędy byśmy jechali, to byśmy właśnie dojechali za chwilę do zarządu portu. I za, ten budynek taki... I tam też byłaby ta straż. Tak, i ten taki czerwony budynek z wieżyczkami w starym stylu i z cegły, to właśnie...
są te klimaty i to jest cały zespół tych budynków takich. Tak. Także to mniej więcej tutaj się wszystko dzieje. Poza tym, jak będziemy jechali bulwarami, to następny wątek, ponieważ jak z poprzednich powieści ktoś pamięta, czy pamiętamy, to Igor i Paulina zaprzyjaźnili się z takimi bardzo bogatymi Anglikami, między innymi jest tam Johan, który gdzieś w podtekście ma pochodzenie polskie, ale pochodzi z bardzo szacownej rodziny angielskiej. No i jego ojciec posiada bardzo taki ciekawy jacht i oni tym jachtem wybierają się na Morze Bałtyckie w okolicach Danii, mają pozwolenie na poszukiwanie skarbów. W zasadzie w poprzedniej powieści to już było, że nurkowali i znaleźli zatopiony okręt. I teraz poprzez wszystkie pozwolenia i wszystkie jakieś działania ich prawników mogą pojechać i ten jak wydobyć. Nawet nie wydobyć, ale splądrować. I wygląda na to, że tam były zatopione jakieś bogactwa, więc mogą nawet do nich. Mnie się wydaje, że tutaj jak w lewo tak. pojedziesz, to powinien przejeżdżamy wyjechać. Właśnie koło Gryfu. No, my tak opowiadamy, wy i tak nic nie widzicie, może troszeczkę z fabryka tyłu. Czekolady w Szczecinie. Tak. Ale z przodu widzicie zamek. Zaraz. Nie widzą. Widzą nas. A! To my widzimy. My widzimy zamek, oni nic nie widzą. No i dobrze, my jesteśmy na bulwarach, ale dobrze, no niech będzie, że coś widzą. Proszę Państwa, to jest tak, o taki widok, a dobrze to nie widać. No, jest tam gdzieś daleko katedra, w tle mniej więcej tak po środku obrazu, a to są bulwary szczecińskie. Moim zdaniem najlepsze bulwary w ogóle w Polsce. Jak będziecie w Szczecinie, to polecam je odwiedzić. No może w ogóle odwrócimy tą kamerkę, ja będę gadać, a tutaj kawałek Szczecina pokażemy. Nie. To okay. Tak nie zrobimy. Chociaż czy ja wiem? No tutaj aż do rzeźni z powrotem. Tak, tak. Tak. A może właśnie taki kawałek. Dobra, okej, no to robimy taką ciekawostkę. I później wyjedziemy i już będzie. Dobrze, to ja zdejmuję lusterko, w którym nas widać. I faktycznie obrócimy kamerę. Jestem ciekawy. Nie obrócimy, bo będzie trzeba by było obrócić. O cholera! Obraz, mało się nie rozwaliliśmy, ale tu ktoś wjechał bardzo nieprawidłowo. Nie, niestety będzie widać nas, bo musiałbym obrócić kamerę na drugą stronę. Uważaj, bo jeszcze, żeby nas jak będzie cofał, to żeby nie uderzył. Dobrze. Bardzo nieprofesjonalny kierowca. Ale trudno. Dobra, jesteśmy, opowiadamy dalej o książce. Było trochę no i właśnie i właśnie jedziemy bulwarami szczecińskimi. Dobrze, to ja tak będę czasami pokazywał. Tak, czasami pokaż nie. Tutaj, o właśnie, pokaż ten Ładogę, a właśnie ci przyjaciele z Anglii, którzy wybierają się z Pauliną i z Igorem na te poszukiwania, przyjeżdżają tutaj nad Odrę, zatrzymują swój piękny, nowoczesny i wypasiony jacht. Kilka dni będą zwiedzać Szczecin, a potem wyruszają już na poszukiwanie skarbów, na poszukiwanie zatopionego statku. Tak. Czy ty widziałeś, że to będzie takie muzeum fajne? A ja myślałam, że to będzie hotel gdzieś. Właśnie wiem, że coś budują. Moim zdaniem to jest muzeum, ale
statku, czy nie wiem, tak jak ktoś mówił, w kształcie statku. Statku, tak. A może to będzie i muzeum, i hotel, nie wiem. Wydaje mi się, że nie tylko. Pokazałeś? Tak. Pokazałem. To może ja będę to trzymać tak i będzie widać, jak się jedzie. O. To trzymaj. Pokazuj trochę mnie, trochę się, tylko nie naciśnij tutaj, żeby się nie wyłączyło i nie możesz łapać za głośniki. O, tak jak trzymasz, jest dobrze. O, i możemy mówić, nie musi być nas widać, a będzie widać Szczecin. Będzie właśnie widać te klimaty, które w książce są opisane, gdzie Paulina z jednego miejsca szybciutko biegnie, bo chce... A tutaj zaraz to... Ale chciałam pokazać, dobrze, no. Jak będziemy wracać, to pokażemy tak. Bardziej. No pokaż teraz. To jest w kształcie statku, to jeszcze nie funkcjonuje i w książce jeszcze nie jest ujęte, ale w tej chwili właśnie, a to jest Szczecin i to są właśnie te klimaty. Ale mamy dzisiaj chaotyczny odcinek, ale dobrze. Ale ciekawy, taki inny. Jest. Jak widzicie, również wesołe miasteczko, tak, diabelskie koło, no i tu są rzeźnia, ogóle, tak, były rzeźnie, pod koniec jest w ogóle ten. Tak, poza tym tutaj powieści też na, w pierwszych tych rozdziałach jest powiedziane, jest rok 44, i są takie krótkie rozdziały, gdzie wspominają, jak SS-mani coś wywożą. Właśnie tutaj Szczecin. Tam mamy elewator widoczny. Taki szary budynek z tyłu zupełnie. Jeszcze do niego podjeżdżamy. To jest elewator szczeciński. I tutaj też w książce jest parę zdań na temat elewatora. Także to jest no, po prostu taki klimat zupełnie, tam zawrócisz i... Tak, a poczekaj, tu jeszcze pokażę, a tu na końcu jest ta, no klub taki, bar mojego kumpla Kacpra, sobie sprawdzajcie, wpadajcie do niego, chyba już się sezon kończy, więc już teraz nie wpadniecie, ale w następnym sezonie możecie tutaj wpadać, tu są koncerty. A mówisz tutaj, aha, gdzie jest dyski no, i te wszystkie tak, tu są leżaczki, te koncerty się odbywają, a tam ten Kacper prowadzi to już swój, tu musimy zawrócić. Klub, swój bar. No. I przejechaliśmy wzdłuż Odry po bulwarach szczecińskich. I właśnie to i są... I wracamy. I to są właśnie... Te klimaty, które dotyczą tej... Oj, pod słońce, to już chyba teraz byśmy tak, musieli... Teraz. A widziałeś, że tu możesz sobie zdjęcie zrobić i wejść do tego ludka. Tak, i głowę sobie, wstawić. Tak, wstawić swoją głowę i będziesz w okularach. A tam widać wały Chrobrego. Których nie widać. Już nie widać. Także dzisiaj bardzo nietypowy odcinek. A, skąd ten Zbawiciel? Ponieważ... A może nie mów. Nie wiem, chcesz mówić? Tak? Czy coś... Znowu powiesz koniec książki. Nie, to jest sam początek, bo to nie jest rozwiązane. No. Tylko znajdują Paulina i jej asystent, znajdują jakiś, ja już nie będę w szczegółach mówić, ale motyw, który prowadzi do obrazu Leonardo da Vinci'ego, który został sprzedany za nie wiadomo jakie największe pieniądze jakie za obraz uzyskano. I właśnie to był obraz namalowany przez Leonarda da Vinci, Zbawiciel. A jakie są dalsze powiązania, jak to wszystko dalej się potoczyło? Kupcie książkę i sobie przeczytajcie. Naprawdę ciekawa i taka pełna napięć, zwrotów akcji, a przede wszystkim Szczecina. A jak wypada ta książka na tle innych książek pana Hermana? Myślę, że bardzo podobnie, bo to jest zupełnie co innego, a w każdym wypadku jest dużo historii, dużo wiadomości i
I po prostu zwroty akcji, treści. Za każdym razem ci bohaterowie mają mnóstwo przygód. Wychodzą ledwo z życiem, ale wychodzą z życiem. Są to ludzie jak ksiądz Mateusz, który po prostu w swoim koziej wórce ma nieskończoną ilość przygód, morderstw i... Sandomierz najbardziej mordercze miasto w Polsce. Tak jest. No i dobra, i to wszystko styka wszystkim. Pokaż jeszcze home.pl. Home.pl, pokaż. Znaczy... bo tam też się coś dzieje, tak? No, to jest... Tak. A tu macie knajpę Ole Tapas Bar i są bardzo dobre tapasy. A naprzeciwko to szare za tym nowoczesnym budynkiem to jest urząd celny. No i styka wam. Też gdzieś tam. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję.